Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Rafał Meryski. Wracam po dłuższej przerwie z kolejnym nagraniem. Jako że mamy piękny listopad, warto opowiedzieć kilka słów na temat świąt zadusznych, czyli tych obrzędów związanych z kultem przodków. Z materiałów etnograficznych i historycznych wiemy, że czas, w którym odbywały się te obrzędy zaduszne, przypadał na porę ciemną, czyli całą jesień, zimę oraz początek wiosny. Wiemy również z tych materiałów, że były to 3 lub 4 główne święta. Święta dziadów, które rozpoczynały się wraz z początkiem listopada lub końcem października. Apogeum, czy najważniejsze z tych świąt, które przypadało na Boże Narodzenie, wcześniejsze oczywiście nasze słowiańskie Szczodre Gody, które w swoim charakterze były czysto zaduszną wieczerzą, a także wiosenne radunice, czyli wiosenne odwiedzanie grobów, cmentarzy, wspólne spożywanie posiłków, a także składanie ofiar dla różnych istot demonicznych, na przykład dla rusałek. Co jest najważniejsze w tych świętach zadusznych? Najważniejsze jest to, że były jakby dwa rodzaje obchodzenia tych świąt. Obchodzono je albo w domu, albo na cmentarzu lub na jakichś rozstajach dróg, czy w miejscach, gdzie wierzono, czy była jakaś informacja, że są tam, przebywają jakieś istoty demoniczne, istoty nie z naszego świata, nie ze świata ludzi. Kult przodków u Słowian charakteryzował się jego niezwykłą realnością. To znaczy uważano, że dziadowie, że przodkowie, nasi przodkowie w tym czasie, w czasie pory ciemnej przede wszystkim, przebywają wśród ludzi, przebywają wśród nas, powracają z nawi, zza światów, do świata żywych, by odwiedzać miejsca, gdzie za życia przebywali, gdzie mieszkali, gdzie pracowali. Dlatego ich potomkowie, ich potomni, rodzina, która przygotowywała te uczty zaduszne, przykładała niezwykle ważną rolę, wagę do tego, by godnie przywitać tych niesamowitych, zacnych gości. Dlatego, gdy przygotowywano taką wieczerzę w domu, najpierw przez kilka dni bardzo starannie przygotowywano się. Chaty były bielone, były sprzątane, wszystkie naczynia były myte, wszystko było niezwykle starannie uprzątnięte, zamiecione. Gospodarz przygotowywał całe obejście na przybycie tych niesamowitych gości, dlatego by te dusze przodków nie poczuły się urażone, że ktoś zaniedbuje to, co oni po sobie zostawili. Dlatego było to tak niezwykle ważne. Po przygotowaniu całego dobytku, całego gospodarstwa, a także wnętrza chaty na przybycie tych znamienitych gości, starano się przygotowywać również potrawy, które za życia były ulubionymi dla tych przodków, których już nie ma wśród nas, a którzy za chwilę do nas przybędą w odwiedziny. Czyli starano się bardzo, bardzo smacznie i bardzo bogato przygotowywać posiłki. Gdy już je przygotowano, zaścielono czystym obrusem stół, wszyscy z niezwykłą powagą i oczekiwaniem niesamowitego wydarzenia zasiadali do stołu. Gospodarz uchylał drzwi lub okno, wstawał i zapraszał te dusze przodków. Mamy kilkanaście takich wezwań, takich modlitw przyzywających dusze przodków. One charakteryzują się zwykle bardzo podobną strukturą, natomiast niektóre są bardziej lub mniej rozwinięte. I tak gospodarz mówił: święci dziadowie, przybywajcie do nas wieczerzać, chodźcie z nami wieczerzać, pijcie z nami gorzałkę, jedzcie z nami jadło, prosimy was do nas na wieczerze. Również przywoływano dusze przodków w bardziej rozwiniętych formach. Przybądźcie do nas z obłoków, zlećcie do nas z nieba prosto do naszej chaty. Częstujcie się, czym chata bogata, tym, co na stole. Drzwi przez cały ten czas były lekko uchylone, tak by dusze przodków mogły bez problemu
wejść, znaleźć się wewnątrz izby. Domownicy, którzy siedzieli na ławach wokół stołu, nie siedzieli obok siebie. Mieli między sobą spore przerwy, tak jak wierzono i tak jak no, bardzo mocno wierzono, że właśnie między nimi te dusze przodków zasiądą. To jest niezwykle ważne. Jeżeli spożywano jakiś posiłek, spożywano na przykład zupę przy pomocy łyżki, to po zażyciu jednej porcji tą łyżkę odkładano z wiarą taką, by duch przodka, który jest obok, mógł również dzięki tej łyżce się posilić. Także zobaczcie, jaki realizm, jak bardzo poważnie do tego podchodzono. Cały nastrój tej wieczerzy był niezwykle poważny, niezwykle taki dostojny. Było to niezwykle ważne wydarzenie dla całej rodziny. Witamy, gościmy naszych przodków. Także słuchajcie, zobaczcie, jak niezwykle ważny był to kult, element kultury nie tylko duchowej, ale i społecznej. Była to niezwykle edukacyjna forma przekazywania informacji na temat wieży, na temat przodków, bo rozmawiano o nich, wymieniano ich zalety, ich wady, opowiadano różne anegdoty z nimi związane, z ich życiem. Także było to niezwykle pouczające dla młodego pokolenia, które też uczyło się, jak postępować w przyszłości. Także te uczty zaduszne, które odbywały się wewnątrz chaty, były, tak jak mówię, miały niezwykle poważny, dostojny charakter. Również gdy spożywano wódkę, gorzałkę, pierwsze krople, czy piwo, czy wino, pierwsze krople odlewano albo na przygotowany talerz, miskę, lub na obrus kilka kropel, najpierw odlewano dla przybywających przodków. Gdy kończyła się ta wieczerza, duchy przodków były wypraszane, czyli nie chciano, by stale przebywały wśród żywych. I mówiono: święci dziadowie, pojedliście, popiliście, widzicie, że was szanujemy, że was kochamy, że pamiętamy o was, a teraz odejdźcie. I po takim wyproszeniu szanownych gości, po zakończeniu tej wieczerzy, zamykano drzwi i po prostu już kończono cały ten uroczysty wieczór. W ten sposób takie wieczerze również miały miejsce w okresie zimowym, czyli w Szczodre Gody, czyli w czas świąt Bożego Narodzenia, gdzie ta wieczerza jest czysto zaduszna. Jej korzenie tkwią właśnie w tych obrzędach zadusznych, gdzie zostawiano dodatkowe nakrycie, które i dzisiaj tłumaczy się, że dla niespodziewanego gościa. W tradycyjnej kulturze oczywiście było to specjalnie celowe zostawianie właśnie dla duchów przodków, którzy mieli do nas przybyć. Tam odkładano kawałki potraw, tam stawiano kubek z napojem, wszystko po to, by dusze przodków, które przybywają do nas, właśnie mogły wieczerzać, mogły posilać się, ogrzać się i przebywać w tym rodzinnym gronie swoich potomnych, tych, którzy po nich. Także to wiemy z materiałów historycznych, etnograficznych na temat sposobu obchodzenia tych świąt wewnątrz domu. Drugim sposobem było ucztowanie, czy też składanie ofiar dla duchów przodków na rozstajach dróg lub na cmentarzach. Przede wszystkim jednak były to cmentarze. Tam grób zaścielano obrusem, na ten obrus kładziono różnego rodzaju potrawy, naczynia, oczywiście gorzałkę lub inne napoje i tam rodzina się zbierała i tak samo zapraszano bardzo podobną formułką: święci dziadowie, przybywajcie do nas wieczerzać, prosimy was na wieczerze. I tam tak samo różne rodziny na swoich grobowcach, tam gdzie byli pochowani ich przodkowie, zasiadali i biesiadowali. Biesiady były często bardzo poważne, ale często również miały charakter bardziej radosny. W obrzędach wiosennych mamy dodatkowo jeszcze zwyczaj taki, że po mogiłach taczano jajka. Jajka te, czy kraszanki, czy pisanki, również zakopywano w grób, zagrzebywano w ziemi. Jajko jest symbolem odrodzenia, jest symbolem sił witalnych, sił życiowych w nim zawartych, w nim skrytych, które z niego wydobywają się. Rodzi się życie. Jak wiemy, Słowianie wierzyli w powrót duszy do nowego ciała, czyli w reinkarnację. I oczywiście domyślamy się, bo nie mamy bezpośrednio
przekazu, który mówi, że jajko zakopywano czy taczano po to po grobie, aby duch zmarłego mógł się odrodzić w następnym pokoleniu, ale możemy się tego domyślać. Także jak widzimy, dwa główne rodzaje obchodzenia tych świąt zaduszych związanych z duszami przodków, czyli obchodzenie wspólnej wieczerzy wewnątrz domu, w rodzinnym gronie, ale nie tylko, bo i zapraszano znajomych, przyjaciół, nie tylko ścisłą rodzinę, a także wspólne wieczerzanie czy obrzędowe uczty urządzane na grobach przodków, na cmentarzach. Ale wspominałem też o rozstajach dróg. Tam wiemy z różnych opisów, głównie historycznych, że na rozstajach dróg, czyli na miejscach, jakby powiedzieć, klasycznie utożsamianych ze światem chtonicznym i ze światem demonicznym, bo tam często przejawiały się różne istoty demoniczne, różne dusze pokutujące, czy takie, które nie mogą odejść do Nawi, do świata pozagrobowego. W tym miejscu również palono ogniska, by dusze wędrujące, by dusze pokutujące, czy te, które nie mogą zaznać spokoju, mogły się ogrzać przy tych ogniach w czasie swoich wędrówek, a także zostawiano tam posiłki czy różnego rodzaju napoje, po to, żeby również te dusze mogły się posilić. Także jak widzicie, kult przodków, który odbywał się w czasie całej pory ciemnej, od jesieni aż do wiosny, był traktowany niezwykle poważnie i niezwykle realistycznie. Nie twierdzono, że dusze, tylko o nich wspominamy, że one gdzieś są za świata. W tym czasie twierdzono, że te dusze po prostu są wśród ludzi. Wędrują po naszym świecie, wędrują do domów, w których za życia mieszkały, bytowały, gospodarowały. Czyli ten kult był niezwykle, niezwykle silny i niezwykle, tak jak mówiłem, realistyczny, no a przez to niezwykle piękny. Uduchowiony świat Słowian nie był czymś, co jest odległe od człowieka. Ten świat duchowy był wśród nas, wśród ludzi. Każdego dnia w czasie pory ciemnej można było spodziewać się tych gości i trzeba było im okazywać niezwykły szacunek. Także to były główne składniki kultu przodków, zwłaszcza, tak jak mówiłem, w czasie pory ciemnej, listopadowej, grudniowej, lutowej, styczniowej, czy aż do marca. Także jak widzicie, jest to niezwykle piękne dziedzictwo kulturowe. Wiedzieć o tym to wspaniała, wspaniała rzecz. Bardzo polecam pracę takich autorów jak Gołąbek, jak Bigelajzen, Fischer, czy oczywiście Czesław Pietkiewicz, który niezwykłe, wspaniałe dzieła stworzył, zbierając materiał głównie z Polesia Rzeczyckiego. Także zapraszam Was do lektury, a przy okazji oczywiście zapraszam do odwiedzenia mojego konta z publikacjami mojego autorstwa na temat przede wszystkim właśnie kultury duchowej Słowian. Link zamieszczam pod filmem. Zapraszam oczywiście tradycyjnie do subskrypcji, do lajków i do dzielenia się z tymi nagraniami z innymi użytkownikami czy z przyjaciółmi. Dziękuję bardzo za uwagę. Sława!